dzisiaj mamy 31 lipca, zaczynamy treningi. Dzisiaj pierwszy trening przed nami we Wschowie o godzinie 20. Rozpoczynamy cykl przygotowawczy do kolejnego sezonu pierwszej ligi futsalu. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem podziękować, bo to jest dzisiaj to miejsce, z Centrum Handlowe Manhattan, to jest nasz nowy partner, z którym będziemy współpracować też w czasie tego całego sezonu. Centrum Handlowe Manhattan, znane tutaj w Lesznie, ulubione miejsce też zakupów i spotkań leszczynian. Z naszego punktu widzenia także bardzo ważny jest ten element związany z tym, że jest centrum położone handlowe przy hali Trapez, także mamy bezpośrednią bliskość miejsca, w którym gramy swoje spotkania. Co myślę, nam przełoży się na to, że będziemy mogli wiele rzeczy organizować przed meczami. Takie mamy tutaj założenia. Będziemy tu jeszcze rozmawiali na temat takiej współpracy ścisłej. Będziemy ustalali ramy tej współpracy. Bardzo chciałem podziękować pani prezes Marii Nadolnej, panu Andrzejowi Kowalskiemu, członkowi zarządu Centrum Handlowego Manhattan. Także cieszymy się bardzo, że w tych progach dzisiaj jesteśmy tutaj, Centrum Handlowego Manhattan. Przypominam, że to nie tylko część sklepowa tutaj w Centrum Handlowym, także część gastronomiczna, część usługowa, także te niedziele, które są wolne od kranu, tutaj centrum jest czynne w tym zakresie części tej gastronomicznej. Przy okazji zapraszamy serdecznie i tak jak mówiłem, wiele działań, które będziemy także realizowali w trakcie sezonu, szczególnie przed meczami, które będą na hali Trapez. Tak jak mówię, bliskość tej hali powoduje, że jest to niezwykle atrakcyjne dla nas miejsce. My ze swojej strony z kolei będziemy chcieli, żeby tutaj Centrum Handlowe Manhattan także reklamowało się na naszych meczach. Tą sprawę też będziemy tutaj na bieżąco jeszcze korygować. Wiele rzeczy sobie jeszcze poustalamy, ale na pewno będzie wiele działań. Także bardzo się cieszymy, że Centrum Handlowe Manhattan jest naszym partnerem na nowy sezon. Proszę Państwa, kolejna rzecz, no, taka wiadomość, która spadła trochę na nas, bym powiedział, niespodziewanie, bardzo przykra wiadomość. To dotyczy naszego zawodnika Damiana Drewnowskiego, naszego zawodnika, przyjaciela, bo przecież Damian z nami od samego początku klubu jest z nami. No niestety Damian zachorował, zresztą przy okazji, bo wiem, że Damian dzisiaj będzie oglądał tą naszą konferencję prasową. Chciałem go serdecznie pozdrowić. Wczoraj tutaj z wiceprezesem Lesławem Nowakiem byliśmy u niego w szpitalu we Wrocławiu. Mamy nadzieję i trzymamy, Damian, dla ciebie kciuki, że wrócisz. Wprawdzie nie zaczynasz treningu dzisiaj z chłopakami, ale wierzymy w to, że dasz radę, że wszystko będzie dobrze, że wrócisz do pełnego zdrowia, do pełnego zdrowia i będziesz mógł dalej z nami trenować. Wierzymy w to bardzo mocno, bardzo cię pozdrawiamy. No i oczywiście te wszystkie działania, które będziemy też, myślę, w trakcie sezonu zobaczymy, jaka sytuacja tutaj Damiana będzie też zdrowotna. Też czekamy na pewnego rodzaju informacje i od tego uzależniamy wiele też, myślę, rzeczy, które będziemy starali się robić. Mamy nadzieję, że Damian szybko do nas wróci i wznowi z nami treningi. Na razie natomiast oczywiście jest to niemożliwe, więc zaczynamy te treningi bez Damiana Drewnowskiego. Przypomnę, że Damian to jest zawodnik, który był z nami od samego początku naszego klubu. Można powiedzieć, że tworzył z nami ten klub, ale dodam, że tak już studiował na leszczyńskim PWSZ-cie i reprezentował Leszno w wielu dyscyplinach, nie tylko futsalu, a więc myślę, że jeżeli taka będzie potrzeba, to też będziemy mogli liczyć tutaj na wsparcie leszczyńskich kibiców. Proszę Państwa, przejdziemy teraz, myślę, do tej części najważniejszej. Skład dzisiaj, można powiedzieć, definitywnie zamykamy. 12 zawodnik. Oczywiście to nie jest tak, że my gdzieś tam dopiero dzisiaj czy w ostatnich dniach żeśmy tutaj doszli do porozumienia. To oczywiście gdzieś tam te rozmowy wcześniej były, natomiast dzisiaj jest taka okazja przed treningiem, żeby Kamila Kuszyńskiego przedstawić. Kamil Kuszyński to jest zawodnik przede wszystkim, którego ściągamy, zresztą też trener Tomasz Nadal mocno naciskał, żeby Kamila Kuszyńskiego ściągnąć, zresztą go dobrze też zna. To jest, myślę, człowiek, mam taką nadzieję, lider naszego zespołu, przynajmniej jeden z liderów naszego zespołu w nadchodzącym sezonie, ale to jest, myślę, także na 2 lata, bo Kamil jest młodym zawodnikiem, 25-letnim. Ja tylko dodam, że jest wychowankiem Lecha Sulechów jako 17-latek. To jest
podkreślę, debiutował w trzeciej lidze w barwach Pogoni Świebodzin, tam 3 sezony grał w tym klubie, później 4 sezony w formacji Port Mostki 2000, z którym to zespołem awansował do baraży o drugą ligę, a więc także tym, można powiedzieć, piłkarskiej karierze trawiastej już dużo osiągnął. Jeśli natomiast chodzi o futsal, to ostatnie 2 lata spędził w zespole z Zielonej Góry. No, nie ma co ukrywać, że też nam troszkę ta sytuacja w Zielonej Górze troszkę tutaj pomogła, bo wiemy, że zespół Zielonej Góry też nie wystartuje w kolejnym sezonie ze względów też finansowych. Kamil był na pewno czołowym zawodnikiem. Jeśli chodzi o zespół z Zielonej Góry, zdobył 45 bramek w 2 ostatnich sezonach, w ostatnim 26. To był 3. wynik, jeśli chodzi o całą ligę, pierwszą ligę, grupę północną. Dodajmy także, że Kamil razem z zespołem awansował do Final Four. Przegrali z mistrzem Polski rekordem Bielsko-Biała, więc tutaj już można powiedzieć, że to pokazuje, z jakim zawodnikiem mamy do czynienia. No i liczymy, że także pokaże to na leszczyńskim parkiecie i będzie ważnym ogniwem naszego zespołu w tym nadchodzącym sezonie. Chciałem tylko od razu sprostować, że w Zielonej Górze spędziłem 3 lata. A, dobrze. 3 sezony, były jeszcze w drugiej lidze. Ja tutaj właśnie też grałem. My pamiętamy, Kamil, tylko przerwę zeszły rok, gdzie w Zielonej Górze nam strzeliłeś 4 bramki, tak, to bardzo dużo pamiętam. To był akurat mój dobry mecz, jeden tak z lepszych. Pierwszej lidze. Piękna bramka. Co mogę powiedzieć? Chciałem przejść tutaj do drużyny z Leszna z prostego powodu. Klub ma większe cele, wyższe ambicje. W Zielonej Górze czułem się naprawdę dobrze. Była super atmosfera, super skład, ale sprawy organizacyjne, finansowe nie pozwoliły nam awansować albo nawet grać o baraże czy o pierwsze miejsce w tabeli. Dlatego też jestem tutaj w tym miejscu, a nie zostałem w Zielonej Górze. Dodatkowo główny sponsor wycofał się w Zielonej Górze. Są tam bardzo duże problemy. Nie wiadomo, czy klub w ogóle wystartuje. Dlatego cieszę się, że trafiłem tutaj. Kamil, twoje miejsce na boisku jakbyś gdzieś tam określił? Bardziej ofensywnie, gdzieś tam ten skrzydłowy, lewo skrzydłowy, można powiedzieć, że tak na czwórkę podzielić. Często też grałem na piwocie, tutaj rotował trener składem, także lewe skrzydło, piwot, byle nie do tyłu, bo akurat defensywa to nie jest moja silna strona. Teraz przejdziemy do kwestii przygotowań zespołu. Ja tylko dodam tak jeszcze z formalnej strony, że cały czas ten proces licencyjny jeszcze jest w toku. Teraz na początku sierpnia spotka się po raz kolejny komisja licencyjna, która już przyznała licencję, jeśli chodzi o ekstraklasę futsalu. Teraz się zajmie wnioskami licencyjnymi pierwszoligowych klubów, także myślę, że na dniach powinniśmy otrzymać licencję i też będziemy wiedzieli, jakie zespoły będą grały w tym nowym sezonie. Myślę, że do mniej więcej połowy sierpnia powinniśmy się spodziewać też terminarzu. Wszystko wskazuje na to, że 3 września to będzie początek tego sezonu. No tak jak mówię, nie wiemy jeszcze, z kim będziemy grali, nie wiemy, jaki jest terminarz, ale my swój tok przygotowań mamy tutaj pod okiem trenera, także Tomek, oddaję Ci głos. Pierwsze słowa to na pewno chciałbym pozdrowić, jeżeli Damian będzie oglądał. Damian, pozdrawiamy w imieniu całej drużyny chłopaków, bo są naprawdę gdzieś zaangażowani mocno i cały czas masz na nasze wsparcie. To tyle. Druga sprawa to cieszę się, że Kamil mógł do nas dołączyć, do tego zespołu. Liczymy, ja liczę i zespół na pewno liczy na to, że wniesie nam dużo jakości do tego zespołu i dzięki niemu ta gra, szczególnie ofensywna, będzie na wyższym poziomie. To tyle. Odnośnie okresu przygotowawczego, tak, dzisiaj zaczynamy treningi. Czeka nas 7 tygodni przygotowań. W tym międzyczasie mamy zaplanowane już sparingi. Większość z nich odbywa się z drużynami gdzieś tam z ekstraklasy albo gdzieś z mocnymi drużynami z pierwszej ligi. No, żeby robić krok do przodu, my musimy też grać z mocnymi drużynami, sprawdzać się z jak najlepszymi, z tymi, którzy grają futsal w Polsce. I moim celem, drużyny celem na pewno będzie to, żeby ta drużyna pojedynczo, jako zawodnicy czy jako zespół, zrobiła progres. Jeżeli zrobimy progres, każdy z nich pojedynczo, to na pewno przełoży się to na wynik całej drużyny na koniec sezonu. Na pewno będą pytania o cele. Ja myślę, że od razu sprostuję, te cele sobie takie bardziej szczegółowe możemy postawić
po okresie przygotowawczym, jak będziemy wyglądać po tych sparingach, jak to będzie wyglądać, tak? Bo tak naprawdę my tworzymy, można powiedzieć, nowy zespół, tak? Jest większość zespołu mimo wszystko, która grała w tamtym roku, ale doszło też 5 nowych zawodników, a to jest dużo. To futsal, już mówiłem na poprzedniej konferencji, jest taką dyscypliną, której często gra się na pamięć i to wymaga zgrania, a żeby zgrać zespół potrzeba czasu, tak? I na pewno będziemy ciężko nad tym pracować i pod każdym względem fizycznym, taktycznym, mentalnym także, tak? I mówię, na koniec okresu przygotowawczego będziemy mogli sobie postawić takie szczegółowe cele, o co gramy. No, na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Kwestia do mnie jeszcze, z kim będziemy grali w sparingach? Tak, 2 sparingi z Red Dragon z Pniewy, 2 z Orzeł Jeżolaskowice, czyli 4 sparingi z drużynami Ekstraklasy, 2 z KS Górnik Polkowice, czyli taki tam faworyt numer 1 chyba do awansu z grupy południowej. No, wchodzi w rachubę jeszcze mocno obsadzony turniej w Pile, ale tutaj podejmiemy decyzję po rozmowie dzisiaj na treningu. Dużo tych sparingów, ale to potrzeba tej gry jak nie więcej. Niecałe 2 miesiące właściwie zaczynamy treningi, także okres będzie oczywiście mocno intensywny. Sporo tych meczów też kontrolnych, chcemy być dobrze przygotowani, obserwujemy także to, co się dzieje w innych klubach, także też widzimy, że pomimo tego, że nie ma Spadkowicza w tym sezonie, że awansował Chojnice, to jednak ta liga będzie trudna, będzie na pewno wymagająca i dlatego musimy się niezwykle dobrze do tego przygotować. Ja tylko dodam, że my na razie będziemy trenować też w hali we Wschowie. Tu bym chciał także podziękować dyrektorom szkół we Wschowie, a także klubom sportowym we Wschowie, bo tak naprawdę poprosiliśmy gdzieś o pewne terminy, żebyśmy mogli rozgrywać, żebyśmy mogli trenować, no i powiem szczerze, że nie było najmniejszych problemów, poprzestawiali, żebyśmy mogli o tych nam najbardziej odpowiednich godzinach trenować, także bardzo serdecznie dziękujemy. Do hali Trapez wrócimy we wrześniu, no na jeden trening w tygodniu, bo na tyle nas tam gdzieś też stać, jeśli chodzi o finanse, ale ten przynajmniej jeden trening musimy w hali Trapez mieć, żeby też mieć kontakt i jak gdyby ten handicap własnej hali zachować. Jeśli chodzi o te mecze sparingowe, też będziemy, chcemy, zobaczymy jeszcze, ten pierwszy najbliższy będzie chyba z Red Dragons Pniewy za 2 tygodnie. Natomiast w których miejscach będziemy grali, to jeszcze zobaczymy. Chcielibyśmy, jak to zresztą było w tych poprzednich latach, grać na halach tutaj w okolicy. Mamy w okolicy piękne hale, mówimy tutaj o Poniecu, jest Krzywiń, mamy też Schowę, gdzie będziemy trenować, także podejmiemy jeszcze decyzję, gdzie będziemy grać. Natomiast nie ukrywam, że też może Góra, że chcielibyśmy też grać te mecze sparingowe właśnie w tych ościennych tutaj miejscowościach, tak żeby gdzieś ten futsal dalej tutaj w naszym regionie propagować. Oczywiście wiemy już, że kolejne 2 zespoły do naszej tutaj futsalowej rodziny dołączają, czyli mówimy o drugiej lidze, zespół futsal Piast-Poniec i futsal Gostyń, z czego się bardzo cieszymy, że nowe zespoły tutaj będą grały. Trzymamy za nich kciuki, żeby im się wiodło jak najlepiej. Nie ukrywam, też będziemy obserwować oczywiście zawodników i dla nich też oczywiście to jest pewna szansa, że zawodnicy, którzy gdzieś tam się będą wybijali, oczywiście będą mogli być może kiedyś w przyszłości także kontynuować karierę na wyższych poziomach rozgrywkowych w naszym klubie, no albo oczywiście w swoich macierzystych. Tutaj między innymi też Przemek Czajka, który z nami w tym roku jeszcze był. Wiemy już, że będzie grającym trenerem w Poniecu, także wiele się będzie działo w futsalu. Tu też dziękujemy Telewizji Leszno dzisiaj za zrealizowanie tej konferencji prasowej. Dodam tylko, że też będziemy tutaj ściśle z Telewizją Leszno współpracować. Mamy pewne pomysły, jeśli chodzi o pokazywanie także futsalu. To wszystko sobie będziemy jeszcze też uzgadniać. Proszę Państwa, myślę, że na tyle tak w skrócie się spotkać przed tym pierwszym treningiem, Państwa poinformować o tym, co się dzieje, jak wygląda skład. Kadra, tak jak mówiłem, jest już, można powiedzieć, na ten moment zamknięta, a więc zostają nasi zawodnicy, Jakub Molicki, jest Janek Martin, jest Hubert Olczak, Filip Walczak, bramkarze Filip Twardowski, jest Bartek Wojtyniak, został Łukasz Błaszczyk, jest Sergii Hamuka. Z nowych zawodników z kolei, to tak jak już wspominaliśmy, Jarek Edliński, młody zawodnik z Głogowa, dzisiaj Kamil Kuszyński dołączył, jest Kacper Konopacki, Adrian Niedźwiecki, Michał Bartnicki, to jest ta 5 nowych zawodników, a więc takie...
I jeszcze Piotr Pietuszko, który oczywiście zostaje z nami, tak, też bardzo ważna postać w zespole. No i Damian Dewnowski, którego jeszcze raz też nie pozdrawiamy i liczymy na jego szybki powrót też na halę. Dzisiaj zaczynamy treningi. Proszę Państwa, proszę nas też obserwować. Na pewno się będzie wiele działo. Im bliżej sezonu, tym będzie więcej tych informacji. Czekamy też na terminarz. Proszę obserwować naszą stronę internetową www.futsal.leszno.pl, nasze portale także społecznościowe. Dzisiaj też dziękuję leszczyńskim mediom, że jak zwykle tutaj są z nami i też relacjonują to, co się dzieje w naszym klubie i w lidze futsalowej. Nie chciałbym wracać do przeszłości. Tak? Koncentrujemy się na tą chwilę, na tym, co jaką kadrę mamy, a to, czy to jest mocniejsza drużyna, pokaże wynik gdzieś tam, albo sposób gry, tak, jaki będziemy prezentowali w trakcie sezonu. To będzie odpowiedź na to pytanie. Teraz ciężko gdzieś przekładać wartości Darka, Łukasza, Daniela na wartości nowych zawodników, bo to wszystko musi zatrybić jakby w zespole. Jeżeli chodzi o nasze możliwości jako klub, tak, organizacyjno-finansowe, to jest, myślę, że to jest optymum, tak. No i jeszcze był jeden chłopak, który byliśmy mocno zainteresowani z Poznania i na którego liczę mimo wszystko gdzieś tam może w dalszej współpracy. No na tą chwilę nie ma go z nami, ale tak można powiedzieć, że w 95% tak jest to optymum. To nie chodzi o to, żeby teraz gdzieś iść na wyrost, bo już są takie drużyny, które sobie stawiają cele od samego początku, że interesuje ich tylko awans i to jest jedna taka drużyna w tej grupie, w pierwszej lidze. Przepraszam, że odpowiem za i to takie pompowanie balonów często kończy się szybkim przebiciem, tak? I my musimy spokojnie pracować, ten zespół stworzyć tutaj dobrą pracą. Na pewno będziemy grali o te wyższe cele w tabeli niż te, które były do tej pory. Ja tak osobiście na to liczę. My na pewno sobie żadnych celów nie stawiamy, bo też zdajemy sobie sprawę, że ewentualny awans do Futsal Ekstraklasy, on się wiąże z wieloma różnymi rzeczami, także finansowymi, organizacyjnymi, ale myślę, że naszym celem na ten sezon przede wszystkim jest poprawa gry, jeśli chodzi o zeszły sezon. Bardzo ważne jest to, żebyśmy dobrze, myślę, wystartowali, bo jeżeli te pierwsze mecze nam dadzą takiego powera, czyli gdzieś tam ewentualnie zwycięzca, to będzie nam się łatwiej grało. My przede wszystkim chcemy grać lepiej. Myślę, że ja tak sobie, nie ukrywam, tak osobiście liczę na to, że będziemy przede wszystkim więcej wygrywali na własnym parkiecie. Znaczy, w zeszłym roku jednak na te 11 spotkań ligowych, nie licząc remisów, no tylko 4 mecze wygraliśmy. No to jest, powiem szczerze, mało i liczę na to, że przede wszystkim przed własną publicznością będziemy tych meczy więcej wygrywać. Myślę także na wyjeździe, ale ciężko tutaj mówię, stawiać sobie jakieś cele. No my chcemy grać przede wszystkim lepiej, chcemy, dlatego też są te zmiany, bo pewne rzeczy żeśmy staramy się pewne wnioski wyciągać z poprzedniego sezonu, stąd te zmiany, dlatego no, oczywiste jest, że chcielibyśmy, żeby pozycja w tabeli i styl gry były lepsze, natomiast na ile to nam pozwoli, to gdzieś tam myślę, że w połowie sezonu, pod koniec będziemy mogli powiedzieć, jaka będzie sytuacja. Jeżeli będzie jakaś sytuacja rzeczywiście ciekawa, że to się wszystko będzie fajnie układać, to ja tylko mogę zapewnić, że będziemy grali o pełną pulę. Natomiast jaka będzie sytuacja, to wielu czynników zależy i zobaczymy jak... Znaczy tak, my generalnie jesteśmy zwolennikami i tak to jak gdyby od samego początku, że te kontrakty są roczne. Myślę, że jeżeli zawodnicy będą zadowoleni, to nie będzie problemu, żeby te kontrakty przedłużyć. My staramy się raczej podpisywać na rok czasu. Myślę, że do tej pory raczej zawodnicy, którzy byli u nas, chcieli grać, a nie odwrotnie, więc myślę, że na pewno jeżeli ktoś będzie chciał grać, my będziemy zadowoleni, to wolimy taką jak gdyby perspektywę jednak po roku, żeby się usiąść, sprawdzić jak to wyglądało, czy pasuje nam to, czy nie pasuje. Myślę, że taka koncepcja jest jednak lepsza i tego się będziemy trzymać. Punkt strategiczny, grupa ma lepsze, zostaje jak najbardziej. To już żeśmy też na tej poprzedniej konferencji, był też Rafał ma lepszy, szef firmy i tu żeśmy się dogadali oczywiście, że będziemy występować oczywiście dalej pod nazwą, piąty sezon już pod nazwą Grupa Inwestycyjna ma lepszy Futsal Leszno. Muszę powiedzieć też, że nowi partnerzy do nas dochodzą, bardzo się z tego cieszymy,
rzeczywiście coraz większe jest to grono partnerów i sponsorów, które nas wspiera. Z tego się bardzo cieszymy, bo nie ukrywam, że te finanse są bardzo ważne. My też w tym roku trochę chcemy pewne rzeczy oszczędnościowo mocno potraktować, ale cieszymy się z tego, że są sponsorzy, że chcą nas wspierać, że kolejni partnerzy do nas dochodzą, bo dla nas to jest, no my w dużej części opieramy ten budżet na sponsorach i jak gdyby to jest dla nas bardzo ważne, także cieszymy się z tego, że chociażby dzisiaj Centrum Handlowe Manhattan, ale tak jak mówię, wiele innych jeszcze partnerów, sponsorów do nas dochodzi, także z tego się bardzo cieszymy. Ja mam nadzieję, że uda mi się to jakoś pogodzić. Przez 3 lata gry w Zielonej Górze grałem też na Wojskach Trawiastych i bodajże 2-3 razy gdzieś był jakiś zgrzyt na tej linii. Szczególnie ostatnia kolejka jest taka, bo jest po prostu w jednym terminie, nie można jej rozegrać kiedy indziej. Mówię tutaj o hali. I tak jak właśnie teraz w Zielonej Górze tylko jeden mecz opuściłem. Był to ostatni mecz z Kartuzami. Nie chcę podejmować tutaj żadnych tam deklaracji. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pogodzić. Też z prezesem tutaj z Dębu Przybyszów jestem tak dogadany, że na przykład mecz wypada u nas sobotę, na hali jest sobotę, możemy przełożyć ten mecz na niedzielę. Także myślę, że uda mi się to pogodzić. Znaczy tak. Najpierw musisz zapracować na tego Ronaldo w składzie. To jest raz. Znaczy nie podejmowalibyśmy też, mi się wydaje, tematu z Kamilem, gdybyśmy też nie obserwowali tego do tej pory, że udawało mu się to godzić i pod względem organizacyjnym, tak, grę na trawie i na hali, i też unikał, jak się dobrze nie mylę, nie, Kamil, kontuzji jakiejś, nigdy gdzieś tam ma dosyć mocny organizm i miejmy nadzieję, że tak to będzie dalej. Nie bierzemy na razie pod uwagę tego, że nam się coś tam pokryje. Jak nam się pokryje, wtedy będziemy myśleć, tak, ale liczymy na to, że to będzie tak jak do tej pory, że wszystko się uda. Podstawowe rzecz to są koszty. Remont, Znaczy teraz po pierwsze jeszcze w tej chwili remont, także remont ten gdzieś tam jeszcze trwa. Natomiast dla nas jednak te koszty są niezwykle istotne. No, te hale jednak w okolicach są tańsze. To jest jeden element. Natomiast drugi element też jest taki, że no my w tej chwili żeśmy się przenieśli jak gdyby częściowo z tej hali w Nietążkowie, która była w zeszłym roku, do hali we Wschowie. W tej dużej, tej głównej. Tak. Zacisze. W tej głównej hali. Znaczy tam mamy też jeszcze opcję tej hali obok Wylejczego, także właśnie można powiedzieć, że tam dysponujemy, można powiedzieć, dwoma halami we Wschowie. Natomiast myśmy się przenieśli też z Nietążkowa do Wschowy, też pod względem też logistycznym, bo jak gdyby teraz jednak część zawodników tych nowych, szczególnie jest z tego kierunku, bym powiedział, południowo-zachodniego. Z Poznania zostali nam Łukasz Błaszczyk i Siergiej Hamoka, no oni będą musieli troszkę dalej dojechać, ale myślę, że za chwilę też ta droga będzie tutaj, myślę, że inaczej się będzie jechało z Poznania, więc też to pod tym kątem układamy. Natomiast na pewno to jest te kwestie finansowe, jeśli chodzi o halę Trapez, nas tutaj są istotne. No i druga rzecz taka, że też tam tych terminów nie ma w Trapezie, bo jednak no, praktycznie cały tydzień trenuje i koszykarze, i koszykarki. My też znamy swoje miejsce, także to są te powody, dla których trenujemy, ale tak jak mówię, we wrześniu na pewno wrócimy, jeden trening w tygodniu, taki już przygotowawczy pod mecz, na pewno będziemy mieli w hali Trapez. No, mamy rezerwę. Mówię, że przedłużę trening. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo za pytanie, jeżeli nie ma pytań, to kończymy konferencję prasową. Dziękuję Państwu bardzo i proszę nas, tak mówię, obserwować, strona internetowa, portale społecznościowe, będzie się wiele działo. Półtora miesiąca do ligi, zaczynamy dzisiaj treningi, zaczynamy mocno pracować. Dziękuję bardzo.